odczuwać trudy tego pojedynku Kaczmarczyk. Zauważył... Ojoj, trafiony Patryk Kaczmarczyk! Dawid Śmielowski zrobił to! Już nie z dalekiej podróży, a jeszcze ciosem! To był finisz! Kopnięcie na korpus w wykonaniu Dawida Śmielowskiego. Błyskawicznie odcięte zasilanie, ależ to była akcja! I potwierdza to Śmielowski, co w poprzednich pojedynkach z nim trzeba uważać w każdej sekundzie. Wiadomo, jak taktycznie powinien zawalczyć Pieczak, ale już tutaj jest wysokie kopnięcie z jego strony. Bajenhoi nie ma ochoty tracić czasu w klatce organizacji KSW, błyskawicznie wybiera presję. Nie powinien zbyt długo toczyć tego pojedynku na stojąco. Miałem wczoraj wieczorem okazję chwilę... Z wysokie kopnięcie zatańczył na nogach Bajenhoi, rusza do parteru Michał Pieczak. Czy będzie to koniec tej walki? No, sprowadzenie kopnięciem, tego się nie spodziewałem. Widzimy, jak też pracuje swoją lewą. Teraz prawy Pieczak wylądował na deskach. Michał Pieczak przysnął nieco z kontynuowaniem akcji Bajenhoi, ależ to się w tym pojedynku dzieje. Ale jest jeszcze zamrożony. Masz akcję. Jest zamroczony cały czas. Michał Pieczak kręci, klei się instynktownie teraz z góry. Hoi. Szuka ratunku w klinczu Michał Pieczak, natomiast chce wyprowadzać uderzenia Bajenhoi. Dopiero 2 minuty walki, a tu już mamy 2 knockdowny. Jeden z jednej, drugi z drugiej strony. Uspokoił w tym momencie nieco tę walkę Michał Pieczak. Stara się utrzymać na siatce Bajenhoia, ale ucieka z tej siatki Bajenhoi. Drugi raz z deskami wita się Michał Pieczak. Są ciosy ze strony Bajenhoia. Ten pojedynek jest bliski końca i koniec walki. Ależ to był pojedynek, ależ to było intensywne, ależ to było niesamowite. Ależ to był finisz, ależ to była akcja w stylu Tomka Romanowskiego. Boks zadecydował, kluczowa płaszczyzna Tomiego. Bardzo mocno trafił Tomasz Romanowski swojego rywala jednym z ciosów, a te kolejne to już była tylko kumulacja. Młody wilk z Warszawy jest głodny. Natomiast stary lis z Krakowa chyba nie powiedział ostatniego słowa. Jestem zawodnikiem bardziej doświadczonym, uważam lepiej wyszkolonym, który w takich szachach bokserskich i bokserskich, czy też MMowskich jest w stanie sobie dużo lepiej poradzić. Trochę mu ten gameplan popsuje, tych szachów nie będzie. I cieszę się, że to jest Tomek, cieszę się, że to jest Torwar, bo to będzie naprawdę porządny show. W oktagonie zostajemy tylko we dwóch i damy Zingarkowi nie pomoże. Wygrana w tej walce będzie na mnie tak samo smakowała, jak były to było w King of Singu. KSW 73 live only on Viaplay.